Siemano, witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Jak widzicie, znowu ciemno, znaczy no nie znowu ciemno, ale znowu samochód, ciemno, a ja już kursuję. No, słuchajcie, wracam z miasta, jest godzina punkt 6 rano. Sobie pomyślcie, co za głupek o 6 rano jeździ po mieście. No, jeżdżę, bo byłem, mamę zawieźć do pracy i ja sobie teraz wracam i stwierdziłem, że zacznę tego vloga. Dzisiaj trochę latania będzie, bo muszę jechać do mechanika, nie ze swoim samochodem, i muszę jechać się zatankować, bo sukces, 2 miesiące na stacji nie byłem. Więc pojadę się zatankować, bo właśnie mi się zapaliła rezerwa. I coś tam sobie ponagrywamy. Ogólnie pogoda tragedia. Śnieżyca jak nie pamiętam kiedy taka była. Tak się źle jedzie, że to jest nieporozumienie. No, cały czas napindala tym śniegiem. No, teraz nawet ruszyć nie mogę. Zbieraj się, zbieraj, zbieraj. No, także napindala konkretnie. Najgorsze to są ronda, bo ronda są tak lekko ze skosa i najgorzej to jest na rondach. Ale tak to w miarę się jedzie po tym śniegu. No ale i tak 40 to jest max, więcej się nie da. No ale niestety takie uroki naszej zimy. Dobra, to ja się nie rozgaduję. Może jakieś przebiteczki już na samym początku i się słyszymy trochę później. I'm coming home, Savannah. We'll never be alone, Savannah. Widzimy się po przerwie. Ja stoję już z powrotem pod mechanikiem. Byłem już tutaj raz. Wszystko jest dogadane. Pojechałem się zatankować. Zatankowałem się i przyjechałem z powrotem, bo teraz czekam aż przywiozę samochód. I zmykam na chatę. Z takich ciekawostek, nie wiem, co się stało w moim samochodzie. Zawsze jak zatankowałem na full, to mi pokazywało 400 km zasięg na pełnym baku. A teraz, ku zdziwieniu, zatankowałem również na full. Wsiadam do samochodu, odpalam. 695. Teraz mi trochę spadło, no bo już 3,9 km zrobiłem. No ale było równe 700, więc no nie wiem co się stało. Także nie wiem, czujniki szaleją czy jak, cholera wie, ale nieważne, ważne, że potankowane i nie ma problemu. Teraz mogę jeździć się, nie obawiać, że gdzieś na przykład nie dojadę. No i jeszcze też, jeszcze taka informacja, wcześniej jak przyjechałem tutaj do mechanika, to tam z tyłu, czekajcie, tam z tyłu, gdzie jest ten dom, tu, o, tu gdzie jest ten dom, a tu gdzie jest ten samochód, to tutaj
koło tego domu zawracałem i uwierzcie mi, że no ugrzęgłem tam. Serio ugrzęgłem tam. Nie spodziewałem się, że aż tyle śniegu będzie, że jak wjadę, to nie wyjadę już. No i akurat tak się złożyło, że właśnie tym samochodem, który wam tam chwilę temu pokazywałem, przyjechał jakiś pan. Nie wiem, czy to jest jakiś nowy sąsiad, mieszkaniec tutaj, czy tylko remontuje, czy co. Ale przyjechał samochodem, on przede mną jechał i on w tym samym miejscu zawracał i on wyjechał, a ja urzęgłem, no ale on ma wyższy samochód, mój niestety trochę niżej siedzi, więc no mój nie dał rady. No ale ten facet, który właśnie przede mną jechał i zawracał w tym samym miejscu, takie same kółko robił, mniej więcej po tych samych jego śladach jechałem i ja ugrzęgłem, a on normalnie przejechał. Ale no już nieważne, nie chodzi o to, ale najważniejsze, że jak ja zacząłem zawracać, wjechałem tam wsteczny i próbuję do tyłu, o kurde, trochę idzie, dobra, do przodu, dupa stoi, nie? Mówię, no świetnie, nie? Mówię, nikogo tutaj nie ma. Znaczy, no nikogo nie ma. No myślałem, że ten facet będzie miał mnie gdzieś, bo akurat stanął przy drzwiach od tego mieszkania, wszedł do środka, ale widziałem kątem oka, że on tych drzwi nie zamknął. Więc wsadził tam samochód jakieś skrzynkę i siatkę chyba wyciągnął. Wsadził tą skrzynkę i wyszedł z powrotem. A ja w tym momencie już zacząłem manewrować tam. Do tyłu szło, do przodu nie, ale byłem już ustawiony tak, że w sumie mógłbym do tyłu, ale to już bym wjechał na posesję. Na, wiecie jak to jest, wjedziesz komuś na posesję, za chwilę z mordą na ciebie wleci, kurwa, czego ty mi tutaj jeździsz po posesji, nie, albo coś. I próbowałem w miejscu, okręciłem się o 180 stopni, bo do tyłu szło, do przodu tyle co szło, no to tyle się okręcił, ale żeby tak konkretnie ruszyć i wyjechać, no to niestety on, ale nie dał rady. No ale koniec końców ten pan, który przyjechał, widział, że ja nie mogę wyjechać i wychodził z domu. Ja już chciałem iść do niego, żeby mnie po prostu poprosić go, żeby mnie on popchnął, bo myślałem, że po prostu on idzie do samochodu po coś, ale się okazało, że on szedł do mnie, bo on już widział, że ja nie mogę wyjechać i on już szedł do mnie. Ja akurat zdążyłem otworzyć drzwi i do niego mówię, czy może mnie pan popchnąć, bo nie mogę wyjechać, nie? No i mówisz, dobra, nie ma problemu, nie? Wziął, popchnął i nie było problemu, wyjechałem. Także no, uczynny facet, także jeszcze raz dzięki za pomoc w wyjechaniu. Może akurat oglądasz, także pozdrawiam cię serdecznie, dzięki za pomoc. I no jeszcze raz dzięki. A tak swoją drogą, no to no trzeba sobie pomagać, no ludzie są, jacy są, niektórzy są tacy, że dobra, weźmie, pomogę, a są tacy, a weź się facet, jerdol, za przeproszeniem, sam serać, nie? No, także taka historia, ja czekam, kurde, ale tu zimno, muszę sobie tu trochę nagrzać. Jeszcze jedna taka informacja, ja nadal czekam. Teraz mi się tak przypomniało, poprzedni vlog, który nagrałem, był nagrywany tym nowym obiektywem. I sorry za was bardzo za to, że dookoła mieliście takie czekajcie. Ale mu doł mechanik właśnie odjeżdżał, doł mu tam konkretnie. No, dobra, wracając do tego nowego obiektywu, mieliście dookoła taką czarną jakby, nie wiem, otoczkę czy coś, taka czarna plama. I sorry was bardzo za to, ale miałem źle ustawiony obiektyw. Myślałem, że to tak właśnie musi być. Ale później koniec końców się na spokojnie w domu usiadłem i zacząłem tam grzebać w ustawieniach. No i udało mi się ustawić, że tych
no tego, tych czarnych plam już nie ma i mam nadzieję, że nie będzie. Teraz ich nie ma, bo nagrywam telefonem. Jest taka śnieżyca, wy tego akurat tutaj tego nie widzicie, ale naprawdę sypie konkretnie. Stwierdziłem, że kamery tej dużej nie będę brać, bo nie chcę, żeby mi gdzieś tam ona zamokła czy coś, więc stwierdziłem, że nagram dzisiejszego vloga telefonem, a następny vlog prawdopodobnie już właśnie będzie z tej kamery. Także zobaczymy, jak to wyjdzie. Nadal czekam. Tak się zastanawiam, czy właśnie chyba tego samochodu, no chyba nie mogą odpalić, coś chyba kombinują, bo coś długo już tutaj czekam, dobre pół godziny. Zdążyłem już właśnie okręcić, się zatankować, przyjechać i nadal czekam, ale kurde, zimno jak skurwysyn. Zimno w ciul. Niby ogrzewanie tutaj mam, ale kurde, zimno. Dobra. Cicho. No, ja znów w samochodzie. Wyjeżdżam po raz kolejny od mechanika. Także, oj, sorry. Także dzisiaj będzie dzień wizyt u mechanika. Taka no, głupia sytuacja, można tak to ujrzeć. Przyjechał samochód do mechanika i tam jest taki mały pilocik przy kluczach i on odblokowuje możliwość odpalenia samochodu. Bez tego ani rusz. No i ten samochód przyjechał do tego mechanika i ja nawet się nie skapłem, bo zacząłem odhaczać klucz od domu. No i musiałem chwycić razem z tym pilotem i razem wszystko odhaczyłem, a klucz poszedłem i wrzuciłem do skrzynki u mechanika. No i głupia sytuacja. Akurat zjadłem obiad. Patrzę, dzwoni mechanik. O, dobra, to chyba już coś podziałało. A on mówi, no kurde, nie zostawiłeś mi pilota od immobilizera. Ja mówię, jak nie zostawiłem? On mówi, no nie ma, sam kluczyk jest. A ja mówię do niego, kurde, czekaj, mówię, zaraz pójdę zobaczyć do swoich kluczy, nie? Poszedłem, patrzę, kurde, no faktycznie jest, nie? Takie małe główienko, a takie potrzebne, nie? No i musiałem specjalnie, znaczy no w sumie nie specjalnie, bo i tak jadę jeszcze raz do miasta. Więc no, jadę co prawda do miasta naokoło, no ale trudno, no. Zdarza się. Także taka sytuacja się zdarzyła, ale ja nawet nie pomyślałem, że tam jest w ogóle ten czujnik, żeby ten pilot zostawić. No ale trudno. Już jest zawiezione, także no problem. Ulala, ale ślisko. Rano aż tak ślisko nie było. Mówiłem, że widzimy się w domu, ale no nie było kiedy. Po pierwsze odśnieżanie, po drugie później jeszcze musiałem trochę ogarnąć filmów na drugi kanał, także trochę mało czasu. Także dzisiaj taki naprawdę dzień zabiegany. Czasami tak trzeba. Hamuluj, za chwilę w dupę komuś wjadę. No ten to tutaj mądrze jest odgarnięty. Nic nie widać. Mało tego, że świateł nie widać, też tablicy rejestracyjnej w ogóle.
lala, na rondzie, ale mnie zniosło. Masakra. Ja jeszcze na letnich oponkach to już całkiem. No a też tak stwierdziłem, a dobra, w tym sezonie nie zmieniam opon na zimówki, bo jak to, to i tak mają być takie zimy jak wszystkie inne, to jest bez sensu, żebym ja specjalnie zmieniał opony. I tu kurde pech. Pech mnie dorwał. Porwał, pech mnie dorwał. I zima przyszła taka, że hu. No, także ja już jestem w domu. Właśnie skończyłem nagrywać jeden odcinek z farminga. Za niedługo pewnie się pojawi na kanale. Obecnie tam widzicie tu. Także już robię przygotowania pod następne nagrywki. Może mi się uda jeszcze dzisiaj. Ale to jest kanał o vlogowaniu, a nie o gamingu, więc wcześniej, tak jak się widzieliśmy, było to po południu. Jechałem do miasta, czekajcie. Jechałem do miasta, także wróciłem z miasta, było jakoś chyba po trzeciej może. I zacząłem właśnie szykować wszystko pod nagrywki na drugi kanał. No i tak mi zleciało, zrobiło się ciemno. I stwierdziłem, że jeszcze coś tutaj się postaram dla was nagrać, jakąś końcówkę. Ogólnie nic takiego ciekawego, już więcej wam do powiedzenia chyba już nie mam. Jeszcze jedna informacja. Następny vlog będzie nagrywany już normalną, dużą kamerą, nie telefonem. I zobaczymy jak to wyjdzie na nagraniu, czy będą te czarne otoczki, czy nie. Jeżeli będą, no to już was z góry za to przepraszam i na pewno coś będę dalej tutaj próbował ustawić. No, także teraz już na pewno kończę. Także łapka w górę, na dole subskrypcja, zajrzyj do opisu. I do następnego. Szczała.